Janusz i Grażynka w RMF FM. Jestem taka buchła, że jestem po prostu taką fujową panią domu, Janusz. Nawet Wigilii nie zdążyłam przygotować. Ale no mi się nic w ogóle, powiem ci, życie mnie niczego nie nauczyło. Odbiło ci... Jestem beznadziejna. Ale czekaj, odbiło ci Wigilia w listopadzie? Życie mnie tego nic, niczego nie nauczyło. Janusz, tego, Grażyna, co mnie pani piłkarzowa nauczyła, znaczy lewa. W sensie lewa piłkarzowa. W sensie. No to co cię nauczyła? Ty słuchaj, no przecież co to za cud kobieta jest. No ona już ma choinkę ubraną, stół gotowy, zdjęcia ze świąt już w gazetach opublikowała. Ona tylko z tymi krasnoludkami swoimi siedzi w tej sukience takiej i na prezenty już na Mikołaja czeka, tak napisała. A my nic nie mamy, Janusz. Grażyna, no ja nic nie przygotowałam, Janusz. Uspokój się, proszę cię, kochana. No i co, Grażynka, że choinkę już ona ubrała? No to co, jutro wyślę Roberta na pasterkę od razu ze święconką? A właśnie, Janusz. Co? Przecież my zakupów nie mamy. W ogóle nic na święta jeszcze. Listopad. Ty idź, bo musisz mi zakupy zrobić, Janusz. Jak? Ja potrzebuję bardzo nowej wigilijnej zastawy. Ta jest poszczerbiona, ona jest brzydka jakaś taka. Ty słuchaj, ja muszę mieć na 30 osób w tym roku. Ile? I krzesła weź. Ty przytakaj te krzesła od prezesa, bo on ma dużo krzeseł, wiesz, wolnych stołków. To chodzi o to, że mu to w ogóle jest niepotrzebne, bo on z kotem siedzi przy wigilii tylko. Więc on chętnie nam odda. Po co ci to wszystko, Grażynka? No? Jak można tylko 5 osób zaprosić? 5! Z ciebie jest matołek. No. Ja i 5 tylko zapraszam. A 25 talerzy muszę ustawić dla zbłąkanych wędrowców, Janusz. Ja przez lata nie przyjęłam ani jednego wędrowca zbłąkanego. Spryciara. No. To będzie takie spontaniczne zgromadzenie wigilijne, tak? No co? Jak mi nawet przyjdzie i 50 zbłąkanych wędrowców, to przecież nie wyrzucę. To nie po wigilijnemu jest. No, święte słowa, Grażyna, no, nie jasne, po wigilijnemu. Tak. Poza tym ja się nie boję, Janusz. Dlaczego? Bo ja sama wiem, kto będzie sprawdzał i jak on umie liczyć. Kto? No Najman przebrany za Mikołaja, Janusz, będzie. Ja go przebiorę za Mikołaja, on będzie kolędował z zeszycikiem i z tą taką różdżką teleskopową. Suchy chleb dla renifera, że prezenty dla dzieci, ludzie otworzą, a tu... No to się po 1000 latach tradycji wyjaśniło, dla kogo jest dodatkowy talerz przy wigilijnym stole. Że dla kogo? Dla inspektora sanepidu, pewnie. Albo Najmana.